całego zbroiłeś? Co zmalowałeś? Co tutaj się stało? To nie ja, to tatuś. Daję słowo. Włóż czapkę! Zapnij się, nie stój tak! Tak, mamusiu, naturalnie, mamusiu. Tam ci zabraniam wejść. Tym się nie wolno bawić. Odłóż to, zostaw to! Zrozumiałeś, co mówię, Pimpek? Oczywiście, mamusiu. Co nowego zbroiłeś? Synek, co zmalowałeś? Co się tutaj stało? To nie ja. To tatuś, i daje słowo. Natychmiast przestań się jąkać. Oczywiście, mamusiu. Tu wstęp zbroniony. Zapamiętasz to sobie? No, jakże. Co nowego zbroiłeś? Co zmalowałeś? Co tu się stało? To nie ja. To tatuś. Daję słowo. Pod żadnym pozorem nie zaglądaj tu, żeby ci nawet do głowy nie przyszło tym się bawić. A teraz na mnie czas. Muszę iść. O Boże, już na mnie czas. Już czas. A tato? Pilnuj swojego klucza. To jest twój klucz. Święty klucz. Nie złam go, nie zgub go, nikomu go nie pożyczaj. Nie szastaj swoim kluczem. To jest twój własny klucz. Dlatego masz go strzec jak źrenicy oka. Zrozumiałeś, co mówię, Pimpek? A gdybym zamieniłbym na scyzoryk bym? Ani się wasz. A na zegarek bym, gdybym? Nawet słyszeć o tym nie chcę, ty utracjuszu. No czas na mnie! Tatuś? Twój ojciec bada, docieka, eksperymentuje, przecież wiesz! Jest słynnym wynalazcą? To jeszcze nie powód, żebyś na prawo i lewo szastał kluczem, no. Pamiętaj, żeby ojcu głowy nie zawracać. Naprzykrzać się, Pimpek! O, już na mnie czas, na mnie czas! A dokąd się tak spieszysz? Ja? Nie marudź, pędzę działać, organizować, mobilizować, interweniować, otwierać i zamykać, a ponadto... Jako żona, matka tuszę, że w kolejce stanąć muszę i załatwić dla was mig, opierunek oraz rykt. Holi tri tu da, holi tri tu da i załatwić dla was mig, opierunek oraz rykt. Jeszcze wstąpić do marketu, kupić ser i 6 kotletów, choć wypłacę ową chęć, mrozce szykan oraz 5. Holi tri tu da, holi tri tu da, choć wpłacę ową chęć, mnóstwem szykan oraz 5. A ja? Co ze mną? A ty tu siedź i ucz się! Siedź i nie ruszaj się stąd ani na krok! Ale ja się boję być grzeczny. Co za bzdury! Bo dzieci się ze mnie śmieją, to ja bym wolał bym... A idźże! Co ci dzisiaj, synek, w język? Nasłuchał się telewizji! Bacz na swój klucz i bądź grzeczny!